Cześć Wam, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Paweł, słuchajcie, pora na losowanie, na wyniki losowania, właściwie całe losowanie. Jak dobrze wiecie, doszliśmy do ostatniego vloga, z tej okazji zrobiłem mini konkurs, a właściwie właśnie losowanie. Losowanie upominków, pewnego rodzaju nagród, w postaci trzech podkładek pod mysz. To są oczywiście podkładka z SimCity, podkładka z Battlefielda 4 i podkładka z graczem. Te trzy podkładki lecą do 7 osób. I w tym momencie, no do 7 osób, że mówię, tak, do 7 osób, zgłosiło się łącznie 35 osób. Spośród tych 35 osób wyłonimy 7 szczęśliwców. Zaraz zobaczymy, jakie to będą osoby. Konkurs polega oczywiście na tym, że podpowiadaliście mi, jakie gry chcielibyście zobaczyć na łamach mojego vloga, mojego kanału. I było wszystko prowadzone w ramach forum. Także trzeba było się zarejestrować, trzeba było wpisać swoją propozycję. Stwierdziłem, że to jest najlepsza metoda, z tego względu, że na forum będę mógł sprawdzić wasze adresy IP, a to na pewno pomoże mi w odfiltrowaniu wszelkiego rodzaju oszustów, tak? Czyli osób, które próbują zagłosować dwa razy z dwóch różnych kont i tak dalej. Wówczas odfiltrujemy te osoby i nie będzie problemu. Na szczęście nie było takiej potrzeby, nikt nie został odrzucony. Wszyscy, którzy się zgłosili, biorą udział w konkursie, w tym losowaniu. Ponownie losowe.pl. Ja wiem, zaraz powiecie, że to jest reklama, że już drugi raz korzystam z tego serwisu, z tej strony, no ale jest to chyba najprostsza metoda, najszybsza metoda i najbardziej wiarygodna, no bo z tego względu, że jednak to nie jest mój serwis, więc nie mogę tutaj nic zmienić. Czyli tak, mamy losowe liczby, 7 liczb w przedziale od 1 do 35 i unikalne. Jesteście gotowi? Bo ja chyba nie. Dobra, sprawdźmy. Czyli tak, 36, 20, 23, 7, 13 i 26. To są liczby, które wygrały. Wcześniej sobie oczywiście przygotowałem w Excelu listę wszystkich uczestników losowania i ich adresy IP oraz ich przydzielim do konkretnych numerów. Też sposób losowy, właściwie może nie do końca losowy, bo zgodnie z tym, jakie były zgłoszenia, tak, w kolejności zgłoszeń. Ten, kto był pierwszy, miał numer 1 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli w tym momencie zobaczmy, numer 30. Numer 30. Oczywiście adresy IP są zamazane z tego ze względu bezpieczeństwa waszego. Numer 30 to jest Szymen 24. Dobra. Numer 6 to jest Foxu. Numer 20 i 23. Numer 20 Mike's Play Games, czyli 20 i 23. Ziomolus TV 12. Dobra. 7. 7, 7, 7. Tommy. O, przepraszam Was bardzo, tutaj mi się wyskoczyło niestety to, co miało nie wyskoczyć. Bo tu są też linki od razu, wiecie, także wystarczy kliknąć na nick i od razu wychodzi mi link do profilu, na którym mogę sprawdzić sobie wszelkie szczegóły dotyczące danej osoby, tak? W celu sprawdzenia, czy rzeczywiście ktoś tam nie oszukiwał i tak dalej, i tak dalej. Dobra, czyli numer 7. Numer 13 i 26. Numer 13 to jest MX i numer 16 to jest Holder 98. 26, tak? A nie, przepraszam, to jest 16. A nie, przepraszam, to jest 16. 26 to jest tutaj. Krzysiu 426. Ja już myślałem, bo ja tak patrzę tutaj, o, znajome niki, skąd znam, nie? Ale kurczę, nie, niestety nie. Dobra, 26, czyli Krzysiu 426, dobra. Do tych osób polecą podkładki, ale zanim polecą podkładki, to oczywiście otrzymają prywatne wiadomości na łamach forum. I w ramach tego forum prosiłbym też o odpowiedź również w postaci prywatnej wiadomości z adresem, na który mam wysłać te podkładki. Podkładki będą wysyłane Pocztą Polską przy użyciu oczywiście zwykłej koperty, priorytetem, ale żadnym poleconym. Czyli w tym momencie trafia po prostu list do waszej skrzynki
bez żadnych podpisów, bez żadnych formalności. Czyli jeżeli podacie zły adres, no to niestety ten list wróci z powrotem do poczty, a już do mnie nie wróci, więc podkładki po prostu przepadną. To jest pierwsza rzecz, czyli dobry adres musicie podać. No ja muszę pod dobry adres wysłać. No i to tyle. Wydaje mi się, że to tyle. Czyli co, jeszcze raz. Foxu, Tommy, 2183, MX, Mike's Play Games, Ziomulus TV, Krzysiu 426 i Szymen 24. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osób. Okej. Okay. To do tych osób wysyłam prywatne wiadomości i czekam na waszą odpowiedź. Jak dostanę wszystkie adresy, wówczas udam się na pocztę i wyślę jednocześnie wam te podkładki. O wysłaniu oczywiście też poinformuję w postaci tej prywatnej wiadomości, po to, żeby wyczekiwać koperty. Dzięki za uwagę, do zobaczenia już wkrótce, trzymajcie się, pa!